Auta zostały zakupione w podobnym czasie, jeżdżą podobnymi trasami, przewożą podobne ilości ładunku, jeżdżą nimi różni kierowcy, w nawiasie niestety, można się dopatrzeć różnic w ilości pokonywanych wzniesień, nie są to duże wartości. W samochodach były zweryfikowane, wymieniane wtryski, gdyż doszło w jednym silniku do wypalenia tłoka. Ciekawe, czy będzie widać w analizie remont silnika. Witajcie w kolejnym odcinku na kanale R2D. Bohaterem tego odcinka będzie prezentowany samochód Razy 8 plus Ducato plus Boxer. Kilka szczegółów na temat badanych samochodów prezentuję w tabeli zbiorczej. Pierwsze 7 samochodów to Iveco Daily, rok produkcji 2015, z silnikiem 2.3 diesel, 93 konie, przebieg od 235 tysięcy do 390 tysięcy km. Kolejno jest Iveco KK Daily z 2017 roku ze słabszym silnikiem 85-konnym, przebieg 235 tysięcy km. Dziewiąta pozycja to Peugeot Boxer z roku 2007, silnik 2.2 diesel, 100 koni, przebieg 309 tysięcy km. I stawkę zamyka dziesiąta pozycja Fiat Ducato z roku 2013, silnik 3.0 diesel, 180 koni, przebieg 705 tysięcy km. Cel główny odcinka to sprawdzenie, jak degraduje olej w tych samochodach. Wyróżnikiem tego odcinka będzie to, że w każdym z tych samochodów pracował ten sam olej. Będziemy sprawdzać, jak różni się degradacja w zależności od tego, w jakim samochodzie olej pracował. Inicjatorem eksperymentu jest Stanisław. Samochodami jeżdżą różni kierowcy, dlatego nie charakteryzujemy tutaj ich sylwetek. Stanisław skierował do laboratorium R2D taką oto przesyłkę. W środku znajdują się dwa zestawy próbek. Jeden zestaw z Audi A7 był podejmowany w poprzednim filmie. Dzisiaj pora na drugi zestaw. I tak mamy następujące pozycje. Próbka Fiat Ducato, przebieg 20 500 km. Próbka Peugeot Boxer, przebieg 21 103 km. Próbka Iveco KK, przebieg 20 423 km. Próbka Iveco 1, przebieg 19 819 km. Próbka Iveco 2, przebieg 19 180 km. Próbka Iveco 3, przebieg 19 456 km. Próbka Iveco 4, przebieg 21 350 km. Próbka Iveco 5, przebieg 22 625 km. Próbka Iveco 6, przebieg 22 538 km. Próbka Iveco 7, przebieg 20 989 km. Do silnika zalany został olej GAL Formula CX w klasie lepkościowej 5W30, klasa C3, nie były robione żadne dodatki do oleju. Przebiegi badanych olejów zbiorczo wyglądają następująco. 80% eksploatacji to trasa. Dominują odcinki powyżej 20 km. W Iveco 1, 2, 3, 6 i 7 niezbędna była dolewka od 1 litra do 2,5 litra. Oleje eksploatowane przez okres od 3 do 6 miesięcy nie były stosowane żadne płukanki. W ramach dodatkowych informacji Stanisław napisał tak. Auta zostały zakupione w podobnym czasie, jeżdżą podobnymi trasami, przewożą podobne ilości ładunku. Jeżdżą nimi różni kierowcy, w nawiasie niestety, można się dopatrzeć różnic w ilości pokonywanych wzniesień, nie są to duże wartości. W samochodach były zweryfikowane, wymieniane wtryski, gdyż doszło w jednym silniku do wypalenia tłoka. Ciekawe, czy będzie widać w analizie remont silnika. W żadnym z aut nie były robione płukanki. Przechodzimy do badań laboratoryjnych, sporo pomiarów, dlatego wszystko w telegraficznym skrócie. Zapraszam do wspólnego eksperymentowania. W pierwszej kolejności próbka oleju świeżego.
lepkość w 40 stopniach ma taką wartość, lepkość w 100 stopniach taką, wskaźnik lepkości jest na takim poziomie. Porównujemy wynik z deklaracją producenta, lepkość zmierzona w 40 stopniach jest to około 3% niższa od zadeklarowanej oraz około 2% w 100 stopniach Celsjusza, różnica na akceptowalnym poziomie. W drugiej kolejności seria próbek przepracowanych. Zaczynamy od próbki oleju z Fiata Ducato, zapraszam do pomiarów. Lepkość w 40 stopniach ma taką wartość, lepkość w 100 stopniach taką, wskaźnik lepkości jest na takim poziomie. Zmiany procentowe zaprezentuję zbiorczo na końcu, teraz płynnie przechodzimy do kolejnej próbki, na testy wrzucamy próbkę z boksera. Lepkość w 40 stopniach ma taką wartość, lepkość w 100 stopniach taką, wskaźnik lepkości jest na takim poziomie. Pora na próbkę z oznaczeniem Iveco KK. Lepkość w 40 stopniach ma taką wartość, lepkość w 100 stopniach taką, wskaźnik lepkości jest na takim poziomie. W następnej kolejności próbka z oznaczeniem Iveco 1. Lepkość w 40 stopniach ma taką wartość, lepkość w 100 stopniach taką, wskaźnik lepkości jest na takim poziomie. Do lepkościomierza aplikujemy próbkę z oznaczeniem Iveco 2. Lepkość w 40 stopniach ma taką wartość, lepkość w 100 stopniach taką, wskaźnik lepkości jest na takim poziomie. Do lepkościomierza aplikujemy próbkę z oznaczeniem Iveco 3. Lepkość w 40 stopniach ma taką wartość, lepkość w 100 stopniach taką, wskaźnik lepkości jest na takim poziomie. Do lepkościomierza aplikujemy próbkę z oznaczeniem Iveco 4. Lepkość w 40 stopniach ma taką wartość, lepkość w 100 stopniach taką, wskaźnik lepkości jest na takim poziomie. Do lepkościomierza aplikujemy próbkę z oznaczeniem Iveco 5. Lepkość w 40 stopniach ma taką wartość, lepkość w 100 stopniach taką, wskaźnik lepkości jest na takim poziomie. Do lepkościomierza aplikujemy próbkę z oznaczeniem Iveco 6. Lepkość w 40 stopniach ma taką wartość, lepkość w 100 stopniach taką, wskaźnik lepkości jest na takim poziomie. Do lepkościomierza aplikujemy próbkę z oznaczeniem Iveco 7.
Lepkość w 40 stopniach ma taką wartość, lepkość w 100 stopniach taką. Wskaźnik lepkości jest na takim poziomie. I teraz liczymy zmiany procentowe lepkości. Zbiorczo wygląda to następująco. Kilka wniosków. Po pierwsze, zmiany są w przedziale akceptowalnym dla wszystkich badanych pojazdów. Po drugie, dla większości pojazdów spadek lepkości oscyluje w okolicach 5% w 40 stopniach oraz 4% w 100 stopniach. Nieco mocniejsze zmiany o 1-2 punkty procentowe należą do pojazdu Iveco KK oraz Iveco 5 i Iveco 6. Co ciekawe, i proszę, żebyście już teraz to zapamiętali, bo wrócimy do tego później, samochody Iveco 1, 2, 3, 4 i 7 mają identyczną zmianę lepkości w 100 stopniach, dokładnie minus 4,2%. Przechodzimy do kolejnego etapu badań, test bibułowy. Eksperymentujemy w oparciu o dwie bibuły chromatograficzne. Zobaczcie, jak wyglądała aplikacja kropli na test oraz kilka zdjęć po określonym upływie czasu. Oglądamy plamy z różnych perspektyw oraz przy wykorzystaniu dodatkowego podświetlenia. Zróżnicowanie ewidentne między próbkami. Zrobiłem według subiektywnej oceny ranking od najlepszego wyniku, ranga 1, do najgorszego wyniku, ranga 10. Ogólnie oceniając te wyniki, to są one dobre, nie ma niepokojących sygnałów. Ogólna kondycja oleju jest na dobrym poziomie. Przechodzimy do podczerwieni, rejestrujemy widma. Oceniamy poziom degradacji oleju przepracowanego, odejmujemy widmo oleju świeżego od widmo oleju przepracowanego, żeby sprawdzić, co przybyło w trakcie eksploatacji tego oleju. Robimy to dla wszystkich próbek. W pierwszej kolejności na widmach różnicowych oceniamy poziomy sadzy. Bardzo duże zróżnicowanie, najlepsza sytuacja dla Ducato i Boxera, najgorsza dla Iveco KK oraz Iveco 5 i 6. Bardzo duża korelacja z tym, co odnotowałem w teście bibułowym, zanim zarejestrowałem widma. Teraz korekta linii bazowej oraz odczyt pozostałych parametrów. Degradacja dodatków, zbliżone poziomy dla wszystkich poza Fiatem Ducato. Stopień sulfonowania, podobnie gorzej dla tych samochodów, które miały podwyższoną zawartość sadzy, to jest Iveco KK, Iveco 5 i Iveco 6. Ducato ponownie wyróżnia się bardzo dobrymi parametrami. Nitrooksydacja analogicznie, oksydacja analogicznie. Przechodzimy do zbiorczego wskaźnika jakości, agregującego większość opisywanych parametrów. Najlepsza nota wędruje do Fiata Ducato. Wydaje się, że olej w tej sytuacji mógłby jeszcze posłużyć dobrych kilka tysięcy kilometrów. W drugiej kolejności Peugeot Boxer. Następnie grupa pięciu samochodów. Iveco z numerami 1, 2, 3, 4 i 7. I na końcu z przeciągniętą wymianą oleju trzy samochody Iveco 5, Iveco 6 oraz Iveco KK. Dobre wyniki dla Iveco 1, 2, 3 i 7 mogą mieć związek z wykonaną dolewką, natomiast w Iveco 6 nawet dolewka nie pomogła. Z kolei w Iveco 4, mimo że dolewki nie było w ogóle, to wynik na równi dobry z tymi samochodami, dla których dolewki były robione, to jest Iveco 1, 2, 3 oraz 7. Natomiast tutaj warto zaznaczyć, że Stanisław napisał w ten sposób. Dolewki oleju zostały uzupełnione na podstawie zapisów prowadzonych według naszych kierowców. Może się zdarzyć, że któraś dolewka została pominięta. Podsumowując, otrzymano zróżnicowane poziomy degradacji tego samego oleju w różnych samochodach. To pokazuje dość fajnie, że poziom zmian parametrów oleju silnikowego jest w mocnym stopniu zależny od kondycji silnika, rodzaju silnika oraz warunków eksploatacji. Dziękuję za wspólne eksperymentowanie, z góry dziękuję za aktywność na kanale, bo jest ona bardzo ważna, komentarz, łapka w górę, subskrypcja kanału to sygnały dla mnie, że prowadzone eksperymenty spotykają się z Waszym zaciekawieniem. Zapraszam osoby zainteresowane udziałem we wspólnym eksperymentowaniu do kontaktu mailowego, znajdziecie go w opisie filmu. Dziękuję wszystkim patronom kanału za wsparcie inicjatywy prowadzenia eksperymentów na platformie YouTube. Wszystkich zainteresowanych zapraszam do tego grona, do usłyszenia w następnym odcinku, cześć!